Cześć, tu Ewa. Dzisiaj mam dla Was bardzo krótki haul z H&M-u. Tu są trzy pary spodni. Słuchajcie, to jest jakieś resztki z wyprzedaży. Już wyciągamy. Słuchajcie, tak, pierwsze. Lecimy. To są czarne. Zbliżę Wam rodzaj tego materiału. Zobaczcie. Taka harmonijka. One są w rozmiarze, już patrzymy, S. Słuchajcie, w pasie mamy gumeczkę i z przodu nie widzę, ale z tyłu są zakładki, żeby do tyłka się dopasowało, także nie będzie jakoś szeroko. I one są na dole, niby proste, ale mają to rozcięcie. Powiedziałam, że nigdy nie założę spodni z tym rozcięciem, ale chciałam spróbować. Zobaczymy, jak to wygląda. Już Wam mówię cenę, no bo teraz nie ma tych informacji, nie przychodzą. One były przecenione z 99,99 na 39,99. Pokażę Wam może tutaj. Widać? Spodnie, tak. Ok. Zobaczmy, czy jakieś zbliżenie jeszcze będzie ich fajniejsze. No właściwie chyba nic takiego jeszcze tutaj mamy. Na modelce już patrzymy, jaki to jest skład tych spodni. Słuchajcie, to są tkaninowe spodnie z kreszowanej mieszanki zawierającej liocel. I tu mamy, słuchajcie, elastan 1%, poliester 33% i 66% liocelu. Także materiał fajny na lato, przewiewny, ale zobaczymy, jak one będą wyglądały. Wyglądają na takie nie za duże. Ale cóż, lecimy dalej. Kolejne, zobaczmy to po kolei. Nie wiem, co to jest za kolor, ale zaraz przeczytamy, się dowiemy. Nito beż. To są niby eleganckie spodnie. Rozmiar 38. W pas normalnie zasuwane, słuchajcie. W kant. I ten kant jest... Myślałam, że przeszyty, ale nie. On jest tak zaprasowany miejscami dobrze, miejscami nie. Z kieszeniami. Słuchajcie, co to? No nic więcej takiego. Proste. Ten materiał jest też dość cienki. I z tego, co tu widzę, to chyba nic specjalnego nie jest. Materiał już czytamy. Szerokie spodnie z kantami. One kosztowały 29,99. Przecenione z 79,99. I już patrzymy. Materiał wierzchni poliamid 83 i wiskoza 17. No i tak się tutaj prezentują na modelce. Tu jedno zdjęcie. I tu tak stoi, jest do tego, nie wiem, do koszula. Ale znaczy jej w tej chwili to nie ma, żeby nie było, bo ja chciałam kupić taki zestaw. Nie ma w tej chwili tej koszuli. Chciałam zobaczyć, jak to będzie wyglądało. No przymierzymy, ocenimy. A, kolor to w ogóle był jakiś podany? Co to jest za kolor? Bo nie wiem, to on wpada w jakiś nito beż. Tu jest opisane, że to jest beż, ale on lekko w żółty wpada. I słuchajcie, coś takiego, ja to bym nazwała typowo domowego, bo to są dzianinowe spodnie. Szary, tylko taki bardzo ładny według mnie, bo jaśniutki. Ja taki szary lubię. Prążkowany materiał. To jest rozmiar M. U, jakie wielkie. No chyba za duże. No. Raczej. No daj spokój, no to jest M-ka? To jest XL-ka, a nie M-ka. A cieszyłam się, że podobno sobie śmigać. Czy S-ka może. No, a tu mają rozcięcia też na dole, słuchajcie. Trzeba przymierzyć. Szkoda, no wyglądają na za duże. Zaraz tak jest. Przeczytamy dalej. Raczej to sztuczny chyba jest materiał. Spodnie w prążki. Słuchajcie, ich cena to 29,99. Zobaczcie, jak fajnie wyglądają na modelce. Z taką bluzą. Jasno-szary melanż to jest spodnie z jerseyów w prążki, wysoki stan, elastyczna talia, proste nogawki z rozcięciem u dołu. I tutaj mamy poliester 69, 29 wiskoza i 2 elastan. To co, tyle o tych spodniach, przymierzmy i ocenimy. Mam na sobie te czarne kryszowane spodnie, słuchajcie, są świetne, po prostu nie czuć ich na sobie wcale.
śmigacie latem, zarąbiście. Myślałam, że nie będzie to fajnie wyglądać, to rośnięcie na dole, ale to nie jest jednak coś ciekawego. No dziewczyny, tak jak tam ty oglądasz jakieś no tam tak, filmiki. No tak, noszą, przymierzają takie to, spodnie, że nie takie byłam są fajne. Do nich przekonana, ale w sumie można spróbować. Ja mam 1,72 m wzrostu, także zobaczcie, to są płaskie trampki. Tak to wygląda. Jaka to jest wielkość? Przypomnij. To jest S-ka. S-ka. Ja ogólnie noszę M-ki. A jak zobaczycie za chwilę tą M-kę, to myślę, że to będzie straszny worek. Także według mnie są fajne. I no, to jest najfajniejsze, że one są takie lekkie. Super. Rzeczywiście mogą być przewiewne, tak, bo jak brała tak. się pod światło, to było tak. widać Ekstra. Po prostu. Tak. Podobają mi się. No, to no fajne. I one są bardzo tanie. Ile to kosztuje? 3 dychy? Nie, no ja pokazywałam, nie wiem, czy 30 czy 40 zł, ale no co by nie było, to są bardzo tanie. Tak, tak. Okej, okay. Dalej jedziemy. No tak. No zobaczcie, te spodnie, to jest rozmiar mój 38, tu się ciągnie, jak widać po kieszeni one są za małe. Pas jest spoko, ale tutaj w biodrach jakoś ciągnie. No to widać, naprawdę, to widać, bo to nie powinno się układać w łuk, tylko powinno iść na prosto. Pomymłane są strasznie, no ale to do wyprasowania nie ma problemu, ale jakoś to było zaprasowane, nawet źle i pognieciono źle. Nie, no nie. No, nawet one mi się chyba nie podobają. Ale kolor jest taki ciekawy. Nie wiem, no tu w pasie jest spoko, tu mi się... Może właśnie z taką jakąś koszulą na wierzchu. Ale kwestia, wiesz, też może wyprasowania ich. To... No na pewno wyprasowanie coś tam daje. No, ale ten jest egzemplarz za mały. No ale znowu o numer większy, no to ciekaw jestem. No to czy... nie wiem, jak to by wyglądało, no ale tutaj... A to nie, to później jest 40 dopiero, tak? Tak. A, widzisz. Zawsze tak jest. No tak, 38-40. Tak, ale to ciągnie. Według mnie to ciągnie. Wtedy brzuch wychodzi. Także te spodnie odpadają i idą do zwrotu. Mam na sobie te szare, słuchajcie, no ale one tak mniej więcej są tyle za duże. Ta gumka tu się nie trzyma. Zobaczcie. Ale jakby były mniejsze, to stwierdziliśmy tutaj, że byłyby raczej za krótkie. No tak. No bo pewnie mniejsze to od razu... 36, by tak? Tak. Ale ogólnie nie ma na tą chwilę, chyba że ktoś zwrócił. Ja dlatego wziąłam M-kę, bo M-kę według mnie wzięłam. Pokaż. Tak, M-eczka. No, bo nie było S-ki, już była wykupiona. I się zastanawiam, czy tutaj, zobaczmy, w koło jest jeden ciąg gumy. No tak. Także można gumę ścisnąć. Tu poza tym bo one jak są... jest szwy są w gumie, to jest problem, a tutaj jest tylko z tyłu zszyte. Także można gumę wziąć i ściągnąć. No bo mi się, takie luzaki mi się strasznie podobają. I też to rozcięcie tak wygląda. I ten kolor jest taki przyjemny. Po tych czarnych drugie miejsce zajmują. Nie no, to na pewno tamte te beżowe niby to spadają one. Ale czarne do oddania na pierwsze ale miejsce. Czarne są ciekawe i to, że takie milutkie, właśnie leciutkie. To jest czuć na sobie, ale to też nie jest jakiś tak, żeby jakoś tak. Ale cieplejsze no. Są cieplejsze, ale te nie opinają nic, luźno. No fajnie, jakby bluzę jeszcze do tego taką szarą pyknął, którą mam w szafie oczywiście, nie no do tak, kupienia, tak, tak, Boże. Fajne. Ja je zrobię sobie, gumkę sobie ścisnę i będę w nich śmigała. No dobra, to co? Kończymy. Dziękuję za oglądanie. Jeśli Wam się podobało, proszę o łapkę w górę. Do zobaczenia w następnego filmiku. Pa!